Dzwoniłam do mamy. Mama odebrała telefon, ale w ogóle nic nie mówiła. Nie odezwała się słowem, więc tylko słyszałam jej oddech. Wiedziałam wtedy, że już jest bardzo źle. Często takie pytania dostawaliśmy po śmierci taty, czy po roku, na rocznicę, czy było nam ciężko finansowo, po prostu dostawaliśmy takie pytania. I pod tym względem nie było ciężko. Dostawaliśmy mnóstwo wsparcia takiego. No, tak naprawdę nam najbardziej było potrzebne to duchowe wsparcie. Okazało się, że znajomi, najbliżsi taty bardzo, bardzo nas wspierali. Po prostu towarzyszyli nam, przyjeżdżali do domu, sprawdzali, czy jest wszystko ok, rozmawiali dużo z mamą i to myślę, że było to jej potrzebne. Był doskonale przygotowany po prostu na każdą ewentualność. Wiedziałam po prostu, gdzie co trzyma, otworzyłam segregator z polisami na życie i okazało się, że tego było tak dużo, że tato po prostu w każdym możliwym miejscu, w każdym jakimś towarzystwie ubezpieczeniowym miał jakąś polisę. Właśnie mam właśnie zegarek. Rozbity? Tak, rozbity zegarek. Mamy tu jego właśnie tę kartę na smyczy. I to wszystko przesiąknięte takim zapachem benzyny, nie wiem czego. Takie. Jakby to jest śmierdzące, ale dla mnie jakieś takie, nie wiem. Ja za każdym razem, jak jestem w domu, to mama to trzyma w takim pudełku plastikowym. I jak to otwieram, to po prostu to wącham. Nie wiem dlaczego tak. Dziwne w sumie, dlaczego tak robię, nie wiem, nie zastanawiałam się. Bo może, żeby poczuć ten ostatni moment, kiedy tato tam był, nie wiem. Tylko jedna z rodziny pojechałam po pół roku tam właśnie do Smoleńska, żeby zobaczyć to miejsce. Jakby nie potrzebowałam takiego, nie wiem, doświadczyć tego, nie potrafię nawet tego opisać tego. Tego, co ja czułam, ale też, to też dużo mi dało. Jakby być może jakiś taki żal z siebie wylać. Nie wiem. I często też odtwarzałam sobie ten taki film z tych ostatnich sekund tak naprawdę katastrofy. Kiedy słychać było te krzyki ludzi, bo jakoś tak starałam się tatę tam usłyszeć. No oczywiście nigdy nie usłyszałam, ale też zastanawiałam się, jakby czasowo patrzyłam, ile czasu to trwało i zastanawiałam się, ile bólu w tym czasie można poczuć. Bo właśnie na jego zdjęciu, które oglądałam w prokuraturze, widać było takie przerażenie na twarzy, taki ból. Więc myślę, że musiał cierpieć, ale na pewno to nie było takie długie cierpienie. Czy mam taką nadzieję? Po prostu mam taką nadzieję, że to nie było tak, że samolot się rozbił, a on jeszcze gdzieś tam konał w męczarniach. Mam nadzieję, że tak nie było. To by było dla mnie chyba najgorsze. Naprawdę, jak próbuję ze swoim synem ten temat rozmawiać, to zawsze się wzruszam i on się pyta: mamusiu, czemu jesteś taka smutna? No więc mu mówię, że ty masz jednego dziadka żyjącego, a drugiego dziadka nawet nie możesz poznać. I dlatego jest mi smutno. Mnie po prostu najbardziej boli to, że go nie ma. To jest takie po prostu zwykłe, tak? To, że po prostu moje dzieci nie mają dziadka. Takiego fantastycznego człowieka. To jest najgorsze.